Dzień dobry, witamy Państwa. Witam Was Bartłomiej Parus dla portalu także.pl. Przychodziliśmy tutaj sobie z Michałem, szukając jakiegoś dobrego miejsca, czy nakręcić jakiś reportaż. Patrzymy, a tutaj pan Zbyszek Malinowski. Zaprosiliśmy do kamery i chcielibyśmy trochę porozmawiać o Grecji. Panie Zbyszku, dużo osób startowało, 37 krajów. Biegł pan prawie 33 godziny, ponad 33 godziny, 27 minut. Przede wszystkim 10 raz z rzędu startowało, ukończyło bieg 142. Było 12 Polaków, dobiegło tylko 4. Jak to się panu udało? Może zacznę od tego, skąd w ogóle znalazł się ten pomysł 246 km. W 490 roku przed naszą erą Persowie napadli na Ateny, bo wtedy były dwa państwa, miasta, Ateny, Sparta. Pewnie były inne, ale o których Herodot nie pisze. Przynajmniej nie wspominają kroniki. I wtedy generałowie ateńscy wysłali swojego takiego posłannika, żołnierza, który do tego był szkolony, do Sparty po pomoc, aby mógł im, by Spartanie pomogli im pomóc w walce z Persami, aby nie zalali Europy. Wyliczyli to później historycy, że to jest około 246 km spod Akropolu do pomnika króla Leonidasa. Przypomnę, nie wszyscy wiedzą, że Sparta była jedynym państwem, miastem na świecie, które miało dwóch królów. Jeden pilnował swoich ludzi, a drugi był na wojnie. W tym przypadku akurat był to Leonidas. Zresztą byli też różni. Stąd się zrodził ten właśnie bieg od 30. Była to 31. edycja. Pewnie Państwo mylą Filipidesa z maratonem. Nie. Proszę Państwa, historia mówi, że to jest zupełnie druga inna sprawa historii, bo oczywiście chodzi o bitwę pod maratonem, ale ten po zwycięstwie Ateńczyków w bitwie pod maratonem nad Persami faktycznie Filipides przybiegł do Ateńczyków powiedzieć, że zwyciężyli się i umarł. Także to są dwie różne historie, czy anegdoty, jakby to nazwać, z historii z 490 roku przed naszą erą, właśnie podczas bitwy pod maratonem. A proszę mi powiedzieć, bo to już był 10 raz, nikt tego jeszcze wcześniej nie dokonał. Jak się zrodził pomysł, że pan tam pojechał 10 lat temu? Jednak to jest potężny wysiłek. No, lata przybywają, ale widać, forma razem z tym też idzie do góry. No, proszę mi powiedzieć, jak to było pierwszy raz, a jak, powiedzmy, przez ten okres 10 tych biegów, który był najgorszy? No właśnie, dzisiaj się nie ogoliłem specjalnie, żeby pokazać, że jestem dojrzałym facetem, więc proszę mi to wybaczyć. A dojrzali faceci też jeszcze mogą. A jak to się zrodziło? Zacząłem biegać chyba w 91 roku, tak to było. I tak sobie biegałem 10-15, stwierdziłem, że bieganie po asfalcie jest takim troszeczkę nudnym bieganiem. Zacząłem szukać takiej przestrzeni, która da mi zadowolenie z tego, że mogę więcej czerpać ze świeżego powietrza, z otoczenia, z przyrody, z krajobrazów. I stąd startowałem po różnych biegach, a że Spartathlon jest marzeniem wielu tysięcy ludzi na świecie, którzy uprawiają biegi ultradługie, stąd ja spróbowałem w 2004 roku, dokładnie to było wtedy, kiedy była olimpiada w Atenach i miała ta impreza towarzyszyć właśnie olimpiadzie z uwagi właśnie na tamte problemy terrorystów i zabezpieczenie trasy 246 km byłoby zbyt kosztowne. Ta impreza była około olimpijska, więc była po olimpiadzie. Zresztą dyrektorem biegu jest pani, która była również organizatorem olimpiady w Atenach. Tak się zaczęło, wystartowałem pierwszy raz i to był mój faktyczny najtrudniejszy w 2004 roku. 40 stopni było w cieniu, jak dobrze pamiętam. Byłem jeszcze wtedy niedojrzałym facetem, ale jakoś sobie z tym poradziłem i faktycznie wtedy zrobiłem najlepszy czas, bo nie wiedziałem, co mnie czeka. Teraz kolejne razy, które były różne pogody. Najlepiej byłem przygotowany w 2005 roku, ale z uwagi na to, że zmarzłem na trasie, bo na Sangasie to jest góra 1300 metrów nad poziomem morza, na 167 kilometrze jest noc, spadł śnieg, zmarzłem, mięśnie mi zesztywniały, dotarłem do mety, ale bardzo, bardzo dużo mnie to kosztowało, ponieważ ponadrywałem sobie mięśnie. I tak kolejny raz, tak jak zawsze to mówię, Spartathlon to jest coś takiego, może będę nieoryginalny, ale jak kobieta, wiemy, że coś ma, ciągle odkrywamy na nowo. I ja właśnie tak każdego roku kolejno i nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj za dnia, z tego co wiem, temperatury blisko 40 stopni, tak jak pan mówił, w nocy może spaść śnieg, teraz było około 4 stopni. Jak ta różnica temperatur wpływa na biegacza? Czy pan się jakoś specjalnie przygotowuje, bo jednak pan wie, że zaczyna pan w dużej temperaturze, czyli około 40 stopni,
A powiedzmy za 12 godzin, czy za 20 już będzie powiedzmy plus 4 albo nawet blisko zera. Tak, może nie dokładnie specjalnie, ale wielu kołobrzeżan, którzy widują mnie na trasie, ja w lecie biegam w dresie. To nie jest przypadek, że biegam w dresie, dlatego że mając świadomość mojego startu w trudnych warunkach, mówimy o temperaturze, mam co zdjąć. Gdybym biegał w krótkich spodenkach, więc jakby odporność moja, przynajmniej oczywiście moje subiektywne odczucie, ja to tak od 10 lat praktykuję, zdaję to egzamin i stąd właśnie jest to moje przygotowanie, a jeśli chodzi o wybieganie, no jak każdy, ktoś tam kiedyś powiedział, każdy trening czynie mistrza, tutaj broń Boże za mistrza się nie uważam, ale czym więcej się trenuje, tym jakby większa świadomość jest w naszym rozumie, w naszej głowie, że z tym dystansem, z tymi problemami sobie radzimy. Może dystans nie jest tam taką wielką przeszkodą do tego, żeby to pokonać, ale problem jest właśnie temperatura i odżywiania tego na trasie. Nie ukrywam, że nigdy nie korzystałem z żadnych suplementów podczas tego biegu. Z tego tytułu zawsze występują jakieś tam niedogodności żołądkowe, z którymi po prostu trzeba sobie radzić. Niektórzy sobie z tym nie radzą. Przypomnę, mój wspaniały przyjaciel, kolega z biegów, ten Ryszard Kałaczyński, przebiegł z Zakopanego do Sopotu, a nie przebiegł Spartatlonu, startował również 10 razy tak samo jak ja, a nie ukończył ani razu. W tym roku udało mu się tylko dobić do 115 km. Po prostu nie poradził sobie z żołądkiem. Też nie powiedział, że był to jego ostatni raz, a więc muszą być specjalne przygotowanie mentalne i przede wszystkim myślę, że głównym, ale to oczywiście moje osobiste stwierdzenie, subiektywne, że to jest jakby pokonanie tego dystansu, jest pokonanie samego siebie, stawianie sobie coraz to wyższych celów, a więc walka ze sobą. A jeżeli walczymy, to wtedy osiągamy, czy dosięgamy swojego wnętrza, wiemy, że możemy jeszcze więcej niż tak na zewnątrz by się wydawało. A proszę mi powiedzieć, bo znowu się pan gdzieś przygotowuje. Gdzie teraz, gdzie następny maraton? Za dwa dni jadę do Poznania. To tak dlatego, żeby się spotkać z ludźmi. Zawsze podkreślam, że dla mnie bycie z ludźmi jest wartością zawsze dodaną, z czego czerpię naprawdę wiele takich mądrości i doświadczenia, które mi pozwala funkcjonować w normalnym, codziennym życiu, w domowym i w pracy. Później dwa tygodnie będzie maraton Nocna Ściema w Koszalinie i kolejny maraton, który bardzo lubię, maraton Beskidy 9 listopada na Skrzycznej z powrotem. A jeśli mówimy o takim poważnym biegu, to poważny bieg to będzie w przyszłym roku już zaplanowany, chyba że nie dostanę wizy. Jedziemy do Stanu z moim przyjacielem, lekarzem z Sandomierza, Jackiem Łabuckim, na Badwater. To chyba w tłumaczeniu nie znam dokładnie angielskiego, ale gdzieś tam tłumaczyłem, to chyba znaczy zła woda. To się biega w Kalifornii, w 335 mil w temperaturze sięgającej w cieniu do 60 stopni, taka była zbadana. A tam nie ma cienia, więc również będziemy musieli się zmierzyć z taką wielką gorączką. Każdy zawodnik musi mieć swój support, to znaczy samochód, w którym będzie można się schłodzić, a więc praktycznie samochód z lodówką, tak to się dokładnie nazywa. Oczywiście wszystko jest związane z kosztami, ale myślę, że wszystko da się pokonać. Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów w tych biegach najbliższych, no i w tym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo widzę, że to będzie niezła wyprawa i znowu trzeba będzie zmierzyć się z samym sobą. Tak, mamy jeszcze parę fajnych pomysłów, ale nie wiem, czy będzie dane mi dożyć tylu lat, żeby te wszystkie plany zrealizować. Niemniej jednak jest zamysł w 2016 roku wrócić z powrotem w Himalaje, żeby przebiec 333 km. Trzy najwyższe przełęcze przejezdne w lecie w Himalajach. Dwie mi się udało pokonać. Pomysł jest oczywiście nas, Polaków. Będą zapraszani tylko ludzie, ci, którzy pokonali Dehai, a więc 222 km w Himalajach. Pojedziemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrego dnia, do widzenia. Dziękujemy.